Cześć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mamy czwartek, 22 grudnia. Dziś jest dwa dni przed Wigilią, czwarty tydzień Adwentu. Aktualnie znajdujemy się w salce parafialnej na samej górze i dziś piękną scenerią niech będzie dla nas Jezus objaśniający nam Pisma. Tak sobie naszła mnie taka myśl, że właśnie czasami siadamy do Pisma Świętego i próbujemy zrozumieć coś po ludzku i czujemy taką ścianę, że po prostu przeczytaliśmy i nie wiemy, o co chodzi. Nawet w naszym ostatnim odcinku czytaliśmy rodowód Jezusa i czasami sobie można pomyśleć, co Bóg chciał nam pokazać w rozpisywaniu tych wszystkich pokoleń. Ale wystarczy poprosić właśnie Pana Jezusa o wyjaśnienie nam Pisma. Właśnie tego Pana Jezusa, który dziś nam towarzyszy. Także serdecznie polecam, żeby na początku rozważań z Pismem Świętym zaprosić Ducha Świętego i poprosić Go, żeby Pan przez dzisiejsze słowo mówił do Twojego serca, bo to wtedy może przemieniać życie. To nie jest taka wtedy sucha lektura, tylko słowo żywe, które wchodzi do Twojego serca, które później z Ciebie wypływa na Twojego męża, na Twoje dzieci, którym promieniejesz naokoło. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza możemy przeczytać hymn Magnifikat. W owym czasie Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W dzisiejszym fragmencie u świętego Łukasza jest ukazana Maryja, która otwierając usta na przywitanie swojej krewnej, zaczyna wielbić Boga. To pokazuje mi niesamowitą wiarę i świętość Maryi, która w normalnej rozmowie po prostu wielbi Pana Boga. Ona, która chwilę wcześniej, jak czytamy w Ewangelii, usłyszała od anioła, że zostanie matką Syna Bożego. Po ludzku mogłoby się wydawać, że w jej serce musiał się wlać lęk, no bo jak to ona została brzemienną za sprawą Ducha Świętego? Kto to zrozumie? Kto z jej bliskich ją wesprze? Ale Maryja ma taką wiarę i taką relację z Najwyższym Bogiem, że ona mówi na to wszystko tak. I ten lęk w ogóle się nie pojawia w jej sercu i w jej życiu. Że ona biegnie do swojej krewnej, żeby podzielić się z nią tą radosną nowiną, że oto Pan Bóg wybiera ją na matkę swojego Syna. Niesamowite zdarzenie, ale po ludzku i po kobiecemu tak sobie myślę, że nie było to dla niej łatwe. Natomiast Pan Bóg zna jej wiarę i powierza w jej ręce i do jej łona swojego Syna. Maryja w tym fragmencie, który notabene jest codzienną modlitwą w liturgii godzin. Także modli się, tym fragmentem modli się cały Kościół na całym świecie każdego dnia.
Ona nam tu pokazuje z jednej strony swoje uniżenie, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, ale z drugiej strony ona zna swoją wartość i myślę, że to jest wartość, która wynika właśnie z tej silnej wiary, że Pan Bóg ma dla niej misję, że ma dla niej swój plan, a ona chce odpowiadać tak Panu Bogu. Dla mnie Maryja jest naprawdę takim wzorem bycia kobietą, bycia mamą. I właśnie w czasie trwania naszego małżeństwa, w czasie trwania macierzyństwa odkrywam ją właśnie jako taką bliską przyjaciółkę, bo kiedyś jeszcze przed założeniem rodziny Maryję widziałam jako taką śliczną panienkę, do której różnych modlitw nauczyłam się w rodzinie, a dzisiaj ją odkrywam jako taką prawdziwą, znaczy taką normalną kobietę, która może mi towarzyszyć i przez której wstawiennictwo mogę wypraszać Pana Boga o różne rzeczy, tylko właśnie muszę mieć tą gotowość do powiedzenia Panu Bogu tak na Jego wezwanie. I to wezwanie czasami bardzo, bardzo trudne i nie takie nakładające na mnie koronę, tylko po prostu jakieś wezwanie Pana Boga, które będzie się wiązało na pewno z wyrzeczeniami. Ale właśnie taki jest Pan Jezus. Jeszcze do słów. Wielbi dusza moja Pana. To jest piękne nastawienie Maryi na to, aby zauważać dzieła Pana w naszym życiu i być wdzięczny za to, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Jak tutaj Maryja może dziękować za to objawienie i wypełnianie się woli Bożej, już zapowiedziane u Abrahama przez wszystkie pokolenia, ale te dzieła Boże codziennie wykonują się też w naszym życiu. Takie małe, niezauważalne, gdzie przełamujemy swoje pierwsze myśli, zdenerwowania, gdzie zamiast złym słowem potrafimy odpowiedzieć dobrym, gdzie w zdenerwowaniu, w lekkim pośpiechu lub będąc głodnym potrafimy zadziałać wbrew jakby swojej naturze, wtedy dzieła Boże stają się częścią naszego życia codziennego. I tutaj biorę z tego fragmentu Ewangelii do siebie to, żeby umieć dziękować Panu Bogu za takie drobnostki, z ludzkiego punktu widzenia drobnostki, ale tam, gdzie Pan Bóg zadziałał. Także Maryjo, prosimy Cię, abyś wypraszała nam u Boga taką łaskę właśnie otwierania swoich ust z uwielbieniem, żebyśmy potrafili wielbić, potrafili mówić o Panu Bogu w każdej codziennej rozmowie, w każdym spotkaniu, żebyśmy byli świadectwem Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli świadkami Ewangelii. Także patronko tej parafii, tego miejsca, prosimy Cię, abyś pomogła nam przybliżać się do Twojego Syna. Powoli kończy już się Adwent, za 2 dni Wigilia, także mamy ostatnią szansę, żeby przyjść na rolaty. Dziś, jutro i pojutrze o 6 rano w tej parafii. Prosimy Cię, Pani, o pokój w naszych sercach, który na pewno jest teraz najbardziej nam potrzebny, abyśmy nie dali się wciągnąć w wir zadań, tylko skupili się na drodze duchowej i zbliżeniu się do Pana. Dzięki wielkie, z Panem Bogiem i do zobaczenia. Pa!